Witam Państwa na debacie poświęconej książce Pawła Lojka Tropy Uniwersalia, czy Uniwersalia i Tropy, badania ontologiczne. Myślę, że jeżeli są to Państwo w piątkowy wieczór, to muszą być prawdziwymi fanami metafizyki i w ogóle bardzo mnie cieszy, że takie osoby są. No i jest z nami właśnie autor dr Paweł Lojek oraz profesor Arkadiusz Łudzimski. Ja jestem Błażej Skrzypulec, będę w pierwszej części tego panelu głównie zadawał tutaj kolegom pytania, a w dalszej części będę z kolei prosił Państwa o jakieś pytania dotyczące właśnie tematyki. Jak nie trudno się domyśleć z samego tytułu książki, książka Pawła dotyczy jednego ze sporów, które są najstarsze i chyba najszerzej dyskutowane, przynajmniej w zachodniej filozofii. No, a w szczególności ten panel nazwaliśmy takim pytaniem, czy nominalizm zwyciężył, dlatego że jednym z takich głównych motywów w książce Pawła są tak zwane tropowe teorie nominalistyczne. Na razie nie wchodząc w jakby większe szczegóły, możemy sobie powiedzieć, że taki klasyczny nominalizm przeczył istnieniu własności, a jedynie postulował istnienie konkretnych przedmiotów. Nominaliści tropowi uznają istnienie własności, ale nie uniwersalnych, lecz jednostkowych własności. No i wydaje się, że tak patrząc na historię metafizyki analitycznej w XX wieku, od lat 50., kiedy ten termin w tym kontekście wprowadził William w swoich tekstach, no to wydaje się, że teorie tropowe zyskują na znaczeniu. Takim powiedzmy konkretnym przykładem jest tu historia przemian poglądów Davida Armstronga, który w swoich klasycznych pracach z lat 70., 80. rozwijał realistyczną teorię własności jako uniwersaliów, no i twierdził, że ona ma znaczące przewagi nad właśnie takimi teoriami tropowymi. Ale jak spojrzy się na jego późne teksty, napisane już na początku XXI wieku, to wydaje się, że jego przekonanie o jakby przewadze charakteryzowania własności jako uniwersalną się zmniejsza i być może uważa, że praktycznie przynajmniej niektóre teorie tropowe są tak samo mocne jak jego teoria uniwersalna. Ale zanim być może przejdziemy do tych szczegółów, to chciałem zadać takie ogólniejsze pytanie. Pytanie o to, o czym jest właściwie spór o uniwersalia? Bo jak też rozumiem Paweł z twojej książki, no tam się pojawia dość istotny wątek, że w historii ten problem uniwersaliów często był mieszany z innymi problemami, zwłaszcza z problemem istnienia bytów idealnych, abstrakcyjnych, takich jak powiedzmy klasy, liczby. Jak rozumiem, jakby tutaj Quine jest jednym z winowajców, który przez dokonanie tej pomyłki, a następnie przez swój filozoficzny wpływ na filozofię analityczną przekazał tą pomyłkę kolejnym pokoleniom filozofów, więc jakby prosiłbym, żebyś powiedział, czym wedle ciebie tak naprawdę jest spór o powszechniki, a potem ciebie, Arkadiuszu, żebyś odniósł się do tego, czy jest to trafne rozwinięte tego sporu. Ja bym powiedział, że nie tylko Quine jest winien, ale w naszym kontekście to są takie nazwiska jak Kotarbiński, Ajdukiewicz i Tatarkiewicz, tak? To jest trójka autorów, którzy i Leśniewski chyba przede wszystkim, autorzy, którzy zrobili bardzo wiele dobrego w różnych kwestiach związanych z filozofią i z metafizyką, natomiast jeśli chodzi o uniwersalia, to doprowadzili do bardzo poważnego zaburzenia w polskim kontekście filozoficznym, zaburzenia rozumienia problemu uniwersaliów. Nawet dokładnie wiadomo kiedy. Tam Stanisław Leśniewski w 100 ileś lat temu opublikował artykuł, w którym dowodził sprzeczności przedmiotów ogólnych i jakby sformatował debatę, polską debatę filozoficzną na temat tego, czym są uniwersalia, właśnie przez to sugestywne swoje rozumienie przedmiotów ogólnych, które jako żywo jakby nie pasują do tego, co o co chodzi, rzeczywiście problem uniwersalny. Także mamy ten kłopot i to jest pewnym taką zgrozą. Stwierdziłem, że to jest, może się mylę, ale kurczę, chyba to jest pierwsza książka uniwersalna, jaka powstała, nie historyczna, tylko taka bardziej systematyczna w języku polskim, co jest generalnie już pewną odpowiedzialnością, jeżeli chodzi na przykład o tworzenie terminologii albo, nie wiem, jakichś tam rozstrzygnięć takich właśnie językowych, prawda? I w tym sensie jakby rzeczywiście dużo wysiłku poświęciłem na to, żeby wypreparować to, co uważam, ale chyba są powody, żeby tak sądzić, taki właściwy problem uniwersalny, czyli problem tego, czy są byty wspólne, czy są byty, które mają własności, czy relacje, rodzaje,
które mają osobliwą charakterystykę ontologiczną, bo są powtarzalne. Tak, tylko tyle, na razie tylko tyle. Takie, które w przeciwieństwie do indywiduów, które są jednorazowe i się nie powtarzają, mogą się powtarzać i to jest dla nich coś naturalnego. Tak, nie wiem, własność bieli, która jest ta sama w wielu wypadkach. No oczywiście realiści będą się różnić, czy to oni będą mówić, że jest egzemplifikowana, sama własność bieli jest czymś idealnym, co jest egzemplifikowane przez czasy przestrzenne indywidua, czy jest sama, jest w wielu miejscach naraz w pełni obecna. To już są jakby dyskusje wewnątrz realizmu, ale to o to chodzi. To jest ten problem, o który chodzi w problemie uniwersaliów. Natomiast bardzo często on jest mieszany z jednej strony właśnie z pytaniem, no to jest taka, nie wiem, z Wikipedii, tak, standardowy. O czym jest problem uniwersaliów? Do czego odnoszą się pojęcia ogólne? Trochę tak, prawda? Natomiast bardzo często pojęcia ogólne w różnych konceptach jako żywo nie odnoszą się, nie muszą się odnosić do uniwersalii, mogą się odnosić do jednostkowych własności, mogą się odnosić do kompleksów zachodzących na siebie podobieństw. Rozwiązań jest dużo i one wszystkie dotyczą raczej semantyki, dotyczą filozofii języka raczej, a nie samej natury bytów, czy są jednostkowe, czy są ogólne. No a z drugiej strony właśnie ten problem no, powstający przez skojarzenia, tak? Znaczy uniwersalia to Platon to idee, więc uniwersalia to idee. Tak? W tym sensie, każdy, kto głosił, że są jakieś byty poza czasem i przestrzenią, byty idealne, jakby z góry był traktowany jako realista w kwestii uniwersalia. I to jest bardzo, co było, tak? To jakby właśnie między innymi dzięki Armstrongowi i wielu innym autorom w XX wieku udało się bardzo wiele posunąć do przodu też w wyjaśnieniu tych problemów. Natomiast był taki sposób, złośliwie się mówi, harwardzkie uniwersalia, czyli te byty, które są idealne, traktujemy jako uniwersalne. To jest dokładnie to Quine czy Karam coś takiego mówili, to znaczy na przykład zbiory są uniwersaliami, tak? Znaczy, bo nie są bytami czasoprzestrzennymi, więc muszą być uniwersaliami. Wydaje mi się, że to trzeba z maczetą jakby tutaj dużo pracy wykonać, żeby jakby oczyścić pole i zobaczyć ten właściwy spór uniwersalia, który może się wydawać może prosty, może rozczarowujący, może za mało jakiś pociągający, ale przynajmniej jest dość dobrze określony. To jest, powtarzam, to jest spór o ogólne byty. Czy mogą być ogólne byty? Nie wiem, czy to jest kontrowersyjne? Nie, bo to znaczy ja myślę, że tak, że to co przytoczyłeś tam na początku, znaczy, czy zostało przytoczone, bo już nawet nie pamiętam, czy to ty powiedziałeś, czy przedmówca, że tak powiem, że właśnie jak się w Wikipedii czytało sporo uniwersalia, no, do czego się odnoszą pojęcia ogólne, czy coś, czy takie tego typu, to ono też ma swoją, oczywiście, no, uzasadnienie to sformułowanie, no bo ten spór o uniwersalia w średniowieczu, to on też był taki, no nie był tak sfokusowany na tym tak, w tak ścisły sposób, jak ty to mówisz, no czy są te powtarzalne byty, czy nie, tylko tam się zastanawiali, no czy te gatunki to bytują realnie, jak bytują realnie, to jako co, a jak nie bytują realnie, to czy w umyśle, czy w słowach, czy i tak dalej, czy w czynach. I teraz jest pytanie, no, a co to te gatunki? Bo gatunki to co bierzemy i z ziemi wiemy, co to jest gatunek, się zastanawiamy, jak on bytuje. Nie, to my mówimy, używamy tych gatunków w swoich sformułowaniach pewnych, nie wiem, no, praw naukowych, czy że na przykład koń jest zwierzęciem albo coś takiego, no stąd bierzemy gatunki. W związku z tym to jest jakoś o języku czy o naszym myśleniu i z tego powiedzmy sobie wyciągamy, to może być sformułowanie, kiedy właśnie zaczynamy od takiego właśnie takiego trochę mętniejszego sformułowania, ono ma taką zaletę, że może być bardziej ogólne i w związku z tym na przykład doprowadzić nas do zupełnie innych teorii, których sobie w ogóle nie wyobrażamy dzisiaj, tak? Bo my tam jeszcze tutaj konceptualizm, tutaj realizm, tutaj tropizm i tak dalej, się tym bawimy, no, że działamy w tych swoich ramach i jesteśmy bardzo ściśli, ale może w ogóle jest jakaś inna droga, tak? No, na tym polega filozofia, żeby właśnie szukać czegoś, co przełamuje w ogóle paradygmat. Więc ja bym powiedział, że i to i jedno i drugie ma swoje uzasadnienie. To jest, to po prostu
trzeba, znaczy ja to zawsze tak mówię, no każdemu, kto no, usiłuje czytać filozofię, czy rozumieć, to żeby się nie fiksował na tym, a jakie jest właściwe postawienie tam problemu tego czy tego, bo to jest sporo słowa trochę. No, czy tam napisać porządną książkę, albo jak się czyta książkę, to spróbować zrozumieć, o czym ten autor mówi. I nawet jak używa jakiegoś no, dziwacznego idiolektu, tak, gdzie na przykład właśnie jak u Frege'ego Bedoitą, to znaczy nieznaczenie, tylko przedmiot, no to po prostu trzeba to sobie zapisać na marginesie, że on tak używa, tak? I na przykład tak jak ty tak formułujesz, no i na przykład Armstrong też by tak powiedział, że to no właśnie czy tam jakiś Low, czy że uniwersalia no, są po prostu te byty powtarzalne i to jest porządne sformułowanie, wiemy o czym mówimy, a te wszystkie inne problemy związane, możemy sobie je ponazywać inaczej. Ale jak ktoś zaczyna z innego końca i mówi, a właściwy problem uniwersalny, to jest tak jak na przykład z Markiem Rosiakiem, gdzie rozmawiał, on będzie mówił, że właściwy to jest tak, a ty tu źle używasz sufitu. Ja mówię, no dobrze, no to sobie przeformułujmy, no powiedzmy, że to będzie uniwersalne w sensie Rojka, a to będzie uniwersalne w sensie Rosiaka i wtedy, no i tyle. No, niestety tutaj akurat będzie RR ale chodzi o coś takiego, że mamy historyczne przypadki takich, ja myślę, takich oburzających nieporozumień. I podam dwa, tak? Jeden to jest właśnie Stanisław Leśniewski, ja nie wiem, czy wszyscy kojarzą to, on zrobił coś takiego, zdefiniował przedmiot ogólny jako przedmiot, który posiada tylko i wyłącznie wspólne własności dla pewnego zbioru. I teraz, jak to słyszy ktoś, kto jakby interesuje się tym współczesnym sporem uniwersalnym, to widzi, że użył Leśniewski w definicji przedmiotu ogólnego, użył bez najmniejszego problemu to, że są jakieś wspólne własności. A my właśnie zastanawiamy, czym są wspólne własności. Więc cała dyskusja, czy takie przedmioty są sprzeczne, czy nie sprzeczne, ona w ogóle nie ma żadnego sensu z punktu widzenia tego, bo to jakby zakłada, i tak zakłada istnienie wspólnych własności. Wobec tego jego triumfalne orzeczenie, że w takim razie są sprzeczne i w ogóle już nie można bronić przedmiotów ogólnych, no jakby to jest stronę falasy po prostu perfekcyjne. I drugi przykład to jest Renford Bambrough, to był jakiś taki wittgensteinista zapalony tam w latach 50. czy 60., który ogłosił triumfalnie, że Ludwig Wittgenstein rozwiązał problem uniwersalium, który tak nas dręczył przez wszystkie tam 2000 lat, prawda? Dlaczego? No bo znaczenie rodzinne, prawda? Bo pokazał, że predykaty czasami odpowiadają, czasami odpowiadają czemu? Własnością, które są wspólne. No znowu, tak jakby czujemy, że ktoś nas robi w konia, tak? Ponieważ ogłasza triumfalnie, że został rozwiązany problem uniwersalium, do tymczasem jak popatrzymy, to dokładnie kompletnie nie zauważa tego, co my byśmy byli skłonni nazwać tym fundamentalnym problemem. I tutaj w tym sensie jakby trochę czuję taką, prawda, zadanie jakby zwrócenia uwagi na to, co jest naprawdę najważniejsze, tak? w tych uniwersalach, jakby no nie ignorując tych innych spraw, natomiast jakby żeby nie dochodziło do takiego zupełnie zapomnienia problemu uniwersalnego. Tak. Z tym Leśniewskim to jest właśnie też ciekawa sprawa, bo to jest rzeczywiście, ja też jak pierwszy raz czytałem te dywagacje, tamte właśnie dyskusje Leśniewski. No dowody to są, to są dowody. To pomyślałem sobie, to no, po prostu się już siebie zacytuję i no, mówię, nie będę o tym odpowiadał, no pomyślałem, że idiota, tak? No bo wiadomo, że uniwersalne, no to co rozumiemy, tak, no to będzie na przykład własność, a nie jakiś przedmiot, który posiada własność. No wariant. Natomiast później, jak sobie poczytałem trochę takiej właśnie literatury ze szkoły Brentana, no to dostrzegłem, że to po prostu była w tej tradycji właściwie jedyna dopuszczalna dla nich forma takiego przedmiotu, bo oni byli tak przekonani, że nie ma żadnych takich uniwersaliów w sensie ogólnych własności. Oni byli tak zaciekłymi tropistami, Brentano i jego uczniowie, bo to był dla nich w ogóle absurd kompletny, że jedynym takim
erzacem właśnie uniwersale, który w ogóle dopuszczali, to był taki przedmiot niekompletny, tak? Majnondowskie przedmioty niekompletne, na przykład to o czym mówi Leśniewski, to są właśnie takie majnondowskie przedmioty niekompletne, no i tam usiłuje pokazać, że one tam mają i nie mają jakiejś własności, co oczywiście jest złe, bo to po prostu jest przez dekret tam w tych przedmiotach niekompletnych jest tam po prostu powiedziane, że one, no po prostu taka jest ich natura, że mają tę niekompletną kolekcję własności. Więc to jest też takie, akurat w tym przypadku Leśniewskiego, to jest to, tak jak powiedziałem, moja pierwsza reakcja była, że no to, że to wariat, ale to była tylko taka reakcja dlatego, że no byłem zatopiony w tej wtedy właśnie takiej raseliańsko-murowskiej tradycji, gdzie się mówiło właśnie o tych uniwersaliach, o w sensie własności, tak? I to Mur i Russell w zasadzie tak no, zaszczepili taką tradycję myślenia, że jak mówimy o własnościach, to w zasadzie mówimy o uniwersaliach, bo to tak coś powiedzmy trwało. Ale wcześniej ta tradycja brentanowska to była taka, że w ogóle uniwersalia to jest jakaś aberracja, to Platon mógł sądzić jacyś ludzie o podobnie zwariowanych tych poglądach na świat, ale my porządek filozofowy. Jeśli pan już Platon, to chciałbym przejść do mojego drugiego pytania, bo taką rzeczą, która jest prawda intrygująca, czytając twoją książkę, to okazuje się, że kiedy przyjmie się to, w jaki ten sposób konceptualizuje spór o uniwersalia, to dochodzi się do obrazoburczych test, że właśnie Platon prawdopodobnie był nominalistą. Nie wiem, czy Ingarden był nominalistą, nie wiem, która z tych test jest jakby bardziej bulwersująca, chyba dla mnie jednak, że Platon. No ja rozumiem, to jest w jakiś związany sposób z tym, że jakby stanowiska postulujące takie transcendentalne uniwersalia, które nie muszą mieć egzemplifikacji, jakoś są bardziej narażone na nominalizm. No i oczywiście moglibyśmy tutaj znowu powiedzieć, no czy Platon jest nominalistą, czy realistą, to jest jakiś po prostu konsekwencja powodów terminologicznych i może to był znów spór po prostu pozorny, ale może chciałbym zapytać o coś może nieco głębszego. Nawet jeżeli powiedzmy zgodzimy się na twoją charakterystykę uniwersalnych jako bytów wspólnych, to jakby jakie są jakby takie minimalne kryteria, które musi spełnić charakterystykę jakiegoś bytu, że można by je było uznać za uniwersale? Dlaczego jakby nawet przyjmując tą twoją wersję rozumienia sporu uniwersalia, właśnie czego jakby na przykład brakuje koncepcji Platona, żeby zastosować do niej tę charakterystykę? Znaczy oczywiście tu trzeba być ostrożnym, bo jakby z jednej strony, żeby trochę dyskryminować, znaczy żeby powiedzieć, że niektóre koncepcje nie będą dobrymi, niektóre pojęcia nie będą dobrymi pojęciami powszechników, a z drugiej strony nie pójść w drugą skrajność, to znaczy tak sformułować pojęcie powszechnika, że okaże się, że no dobrze, tylko jeden autor jest tak naprawdę, daje rację. Tak, ten wierzenia, prawda? Więc to trzeba być ostrożnym, jakby ja nie chciałbym za bardzo tego określać. O co chodzi z Platonem? Jak powiedziałeś, że problemem jest to, że one są niezależne. Ja bym powiedział, że idee są niezależne od indywidów, dlatego są narażone na nominalizm. Ja bym powiedział, że nie tyle to jest tutaj kluczowe, co to, że i przynajmniej, znaczy oczywiście tu trzeba zrobić zastrzeżenie dotyczące Platona, że disclaimer, prawda, że nie, ja nie wiem, o co tam chodzi. Prawda? Platon jest bardzo skomplikowany, mówię o takim jakby Platonie spreparowanym, takim standardowym, prawda? Więc tutaj nie wiem, zawsze się znajdzie specjalistą Platona, który stwierdzi, że to jest zła interpretacja. Nie o to chodzi. W takim standardowym ujęciu problemem byłoby to, że uniwersalia, idee, czy właśnie idee, które mają pełnić funkcję uniwersaliów, one nie tyle są niezależne, co nie są składnikami indywiduów. Tak? Że one nie stanowią, że nie są immanentne, że są właśnie transcendentne, to znaczy są odrębnymi bytami, które nie stanowią w najszerszym rozumieniu składników indywidualnych bytów. I wtedy mamy po prostu jeden obiekt idei i szereg obiektów indywidualnych, które są przyporządkowane idei, ale to przyporządkowanie jest tylko no właśnie uszeregowanie, tak? Jest po prostu czysto zewnętrznym powiązaniem jednego z drugim, a nie należeniem idei do... Oczywiście być może Platon w późnych dialogach, czy tam gdzieś, prawda, dostrzegał to i potem już immanentyzował trochę tę ideę. Tutaj nie chcę zabierać stanowiska. Natomiast w takim fanagrowym wykładzie, no to tam nie miało być
ta miała być czysto zewnętrzne przyporządkowanie, a nie wewnętrzne zawieranie się idei przymiaru. I moim zdaniem tu jest punkt, w którym jakby to sprzeniewierza się tej intuicji realistycznej, która mówi, że to jest... Ja mam wrażenie, że wszystko na ten temat, co trzeba powiedzieć, to powiedział Boes już tam w pewnym miejscu, definiując, czym by miały być powszechniki, których on uważał, że chyba nie ma, ale ogólnie to miało być coś, co jest w całości, naraz, wewnętrznym składnikiem, konstruktywnym składnikiem rzeczy, tak? W całości, naraz, w jednym czasie, czyli jakby to jest coś, co jest, no właśnie, może być w wielu rzeczach naraz, tak? I teraz, jak to rozumieć, to chciałbym mieć margines swobody, czy to będzie czasoprzestrzenne należenie, czy jakoś inaczej, to bym zostawił nieokreślone, ale że musi być, w jakimś sensie musi być składnikiem. Teraz jeżeli jest autor, który mówi, że właśnie nie jest składnikiem, w żadnym sensie, to wydaje mi się, że w tym momencie, nawet jeżeli postuluje istnienie idei, to może się okazać, że te idee nie pełnią tej funkcji, którą on nada. I moim zdaniem tutaj to jest los Platona, tak? Ale jeszcze bardziej jest los Ingardena. Tutaj jakby ja używałem linii argumentacyjnej, którą wynalazł Gustav Bergman, który krytykował Husserla. I jeśli chodzi o Husserla, to on się chyba pomylił. Ja bym bronił Husserla, że on nie podpada pod tą krytykę. Natomiast Ingarden w 100% jakby podpada pod tą krytykę. To znaczy, że ideą Ingardena są zbyt... idee, nie własności, bo też miał własności oczywiście indywidualne, ale idee są zbyt oddzielone od rzeczy, żeby mogły być czymś naprawdę jednym w wielu. One są jedne, ale są poza wielością. I dlatego no, taka szokująca teza, która tutaj wywołała już różne dyskusje i tam jakieś... ale sądzę, że tego na usprawiedliwienie Ingarden, o ile się orientuje, tylko w jednym miejscu pisał o problemie uniwersalnym, a wszystko inne, to całe spóro istnienie świata i cała ta idea i wszystko to, co on tam mówi, nie miało na sobie wyjaśnienia problemu, jak wiele własności jak jedna własność występuje w wielu rzeczach, tylko raczej to jego fascynował inny problem, odwrotny, to znaczy jak to jest, że własności współwystępują w rzeczach w pewien systematyczny sposób. I to do tego są potrzebne idee jako przepisy na rzeczy, ale tylko raz chyba w polemice z Kotarbińskim, tam jest taki jeden fragment, gdzie on tam mówi, co to znaczy, że A jest F i B jest F, tak? No i rozwija tam teorię, która jest bardzo właśnie niesatysfakcjonująca, ponieważ mówi po prostu, są idee, które są przyporządkowane, ich własności są przyporządkowane do jednej idei, a to jest za mało, żeby ta idea była czymś realnie jednym w wielu. Tak bym to widział. Także po części jest to problem terminologiczny, jak my się mówimy, ale myślę, że za tym też stoi jakby pytanie o to, czy takie idee, które nie wchodzą w rzeczy, one rzeczywiście mogą, wyjaśnić podobieństwo. No i tam argument jest taki, że właśnie nie mogą, że są zbyt oddzielone i nie pozwalają na wyjaśnienie tego faktu z tych samych. Jedności wielości, czyli występowania tej samej własności. Czy masz jakiś komentarz do tego? Mam, to znaczy po pierwsze zacznę od tego drugiego takiego aspektu, który się tak pojawił tutaj w przelocie, bo on często się u ciebie to pojawia właśnie, że mówisz, że Ingarden to w ogóle by mnie interesowała ta kwestia jedności wielości, tak, bo interesowały na przykład prawdy te prawdy a priori, tak, czy prawdy konieczne i po to potrzebował tych tam species czy idei. Zresztą no, ja to uważam, że idee są w ogóle niepotrzebne u Ingardena, że czyste jakości. On mówi, że czyste jakości, że są relacje między tymi czystymi jakościami. To jest w zasadzie wszystko, czego potrzebuje. Ja sobie myślę, że w ogóle, że Ingarden to powiedzmy założył, zakładał u czytelnika, no bo to Husserl przeszedł od bycia takim no, wiernym brentanistą, czyli takim, który wierzył właśnie tylko w te indywidualne własności, czyli tropy, do takiego, który wierzył i w te tropy, i w uniwersalia, to znaczy też species, tak? I jego argumentacja to była taka, że właśnie po to potrzebujemy tych species, ponieważ inaczej byśmy nie mogli wytłumaczyć takich obowiązywania nauk takich a priorycznych jak matematyka i logika.
Bo gdybyśmy mieli tylko indywidualne znaczenia, to byśmy nie mogli wyjaśnić tych właśnie praw logicznych, że one są konieczne, tak, a nie, że to są takie akcydentalne, że po prostu mi się tylko tak zdarzyło, że z tego, że wszystkie konie są zwierzętami i że tam konik garbusek jest koniem, to wynika, że garbusek jest zwierzęciem. To mogłoby się mi tylko zdarzyć, a komuś innemu by się nie zdarzyło, gdyby to były tylko same indywidua, tak? No i jakby tym rozumowania, które tutaj jest, tak, to jest takie, że po to, żeby w ogóle żeby te relacje między tymi specje, żeby one były fundamentem wyjaśniania tych praw, apriorycznych czy koniecznych, powiedzmy sobie, to że mechanizm polega właśnie na tym, że jak między tymi, dlaczego to jest fundament, tak? No bo ostatecznie tak można powiedzieć, że no dobra, to między tymi species idealnymi to jest taki stosunek, że tam z tego, że ktoś jest koniem i że konie są zwierzęciami, to wynika, że ten ktoś jest zwierzęciem, ale na przykład w tych indywidualnych to mogłoby być zupełnie inaczej, tak? No i odpowiedź jest taka, no nie mogłoby być, a dlaczego nie? No bo to jest każda z tych indywidualnych, to jest egzemplifikacją tego ogólnego, więc oni muszą powtarzać te relacje. W związku z tym to, że te jakby ta wyjaśnienie jedności wielości w ten właśnie realistyczny, platoński sposób, to jest fundamentem tego wyjaśniania związków koniecznych, tak? Tylko dlatego to jest Czyli jakby Ingarden zaczynałby tam, gdzie kończy Husserl, tak? Ingarden po prostu uważa, że to jest jakby oczywiste, mi się wydaje, tak? I to jest jakby ten pierwszy, bo ja myślę, że to tutaj u Ingardena, ale no masz rację w tym, że Ingarden tego eksplicite nie podkreśla, tak? No to natomiast ja nie sądzę, żeby to niepodkreślanie eksplicite miało coś tam wiele, jakby no, miało jakąś wielką relewancję dla doktryny samej. I teraz drugi punkt, ten, który jest powiedzmy no taki ważniejszy, bo właśnie dotyczy tej ważnej kwestii tego, że ten no właśnie, że ten platonizm to nie wyjaśnia, a arystotelizm to wyjaśnia. No, co to znaczy, że idee są bardziej odległe niż uniwersalia, na przykład te arystotelesowskie, które są w rzeczach, a idee to są poza rzeczami i relacja między rzeczami i ideami to jest tylko przyporządkowanie, a relacja pomiędzy arystotelesowskimi formami a rzeczami to jest bycie w. To są przecież tylko metafory. To jest jakiś taki nieporadny sposób przybliżenia tego stosunku, który jest stosunkiem sui generis, tak? I to jest stosunek, który wyjaśnia, co to się, to jest jakby to podstawowe metafizyczne jakby termin, który nam wyjaśnia, że to, że my wszyscy jesteśmy biali, to się bierze z jakiegoś tego, że jest jedna białość i my w tej białości no właśnie co? Uczestniczymy, czy ta białość jest w nas, czy podpadamy pod białość i ona rozciąga jak biały żagiel albo płaszcz Matki Boskiej nad nami. To są wszystko tylko metafory, tak? Można takie pewne rzeczy tam zaznaczyć, żeby te metafory nas nie wprowadzały w błąd, bo na przykład to otaczanie płaszczem to jest oczywiście taka wprowadzająca w błąd, bo tak jak powiedz, słusznie mówił, to w każdym tym indywiduum musi być to każde indywiduum musi uczestniczyć w całej, a nie tylko w kawałku płaszcza Matki Boskiej, tak? Więc... Żagiel. No dobrze. I no ja tak się do tego kontekstu kulturowego. I więc to są tylko metafory. I teraz jest pytanie, czy jakby co chcemy w te, jakby jakie realne rzeczy, czyli takie, które będą jakby elementami naszego wyjaśnienia, chcemy tutaj doczepić. No i ja myślę, że no, jakby kiedyś by ktoś powiedział, że no okej, no Platon to był taki dziwny człowiek, który tak sobie po to, żeby wyjaśnić tą jedność wielkości, to sobie wprowadził tę ideę, a później powiedział, że nie ma żadnego związku między ideami i rzeczami. To jest tylko tak, jakbyśmy wzięli sobie katedrę Notre Dame, jajko strusia, jakieś takie po prostu arbitralne przyporządkowanie. No oczywiście, że
aby on był jak najdalszy od tego. No tak, tylko że jeśli powiemy, że to nie jest tylko zewnętrzne przyporządkowanie, no to potrzebujemy wskazać coś w rzeczy albo w własności, co sprawia, że podporządkowana jest danej idei. A to coś w rzeczy będzie albo takie samo, albo będzie różne w różnych wypadkach. I w tym sensie jakby dochodzimy do pytania, co... No bo tak, jeżeli to jest czyste przyporządkowanie idei do swojej identyfikacji, no to wtedy jakby w rzeczach nie byłoby niczego, co by uzasadniało, że raczej jest przyporządkowane do tej idei niż do tej idei. Jeżeli tylko coś w niej znajdziemy, no to to już nie będzie czysto zewnętrzne przyporządkowanie. I moim zdaniem jakby, i tu jest jakby ten argument, który moim zdaniem jest dobry, to znaczy związki konieczne zachodzą między własnościami, między ideami. Tak, dlatego to, co przestrzenne jest, znaczy to, co ważne jest przestrzenne tam i tak dalej, są związki na poziomie, no specjalizm na poziomie idei. Natomiast jeżeli będziemy mieć czyste przyporządkowanie, to to przyporządkowanie byłoby czymś przygodnym. To znaczy to, że dane coś jest przyporządkowane tej idei albo nie, to nie jest coś, co jest ugruntowane w takiej koncepcji czystego mapowania. Nie jest ugruntowane w tym, czym jest ten przedmiot, tylko po prostu fiat, tak? Znaczy po prostu te przedmioty realizują to, a te realizują tamto, jakby nie możemy ustalić żadnego gruntu. I w tej sytuacji okazywałoby się tak, że co prawda, jak na przykład koń i garbusek, znaczy konie są zwierzętami, ale konik, indywidualny konik garbusek jest przypadkowo koniem, więc ja nie mogę powiedzieć, że z konieczności konik garbusek jest koniem, ponieważ jego podporządkowanie do koniowatości jest czymś zewnętrznym i właściwie dalej już pierwotnym niewyjaśnianym. I to jest bardzo poważne zagrożenie, które też podważa cały ten projekt właśnie ugruntowania systematycznego związku między własnościami w rzeczach, ponieważ te rzeczy mają za mało w sobie gruntu do przyporządkowania do idei. Tak, muszą mieć, znaczy one nawet nie mogą mieć żadnego gruntu. To znaczy cały ich grunt tkwi w tym, że stoją w tym stosunku do idei. To znaczy, no dobrze, na przykład nie lubisz tego przyporządkowania idei do rzeczy, ale lubisz to, że arystotelesowska własność tkwi w rzeczy, tak? Tak, bo wtedy mamy grunt, gruntem jest... Ale to się, to słowa cię budzą, bo lubisz brzmienie słowa tkwią, a nie lubisz słowa, że są przyporządkowane. Tymczasem to możesz użyć słowa Ziutek i Zuzia, tak? Ponieważ to są techniczne pojęcia i mówienie o tkwieniu bądź przyporządkowaniu jest tylko metaforą, tak? Bo to nie jest ani żadne tkwienie, ani takie, że na przykład idea jest tutaj gdzieś na niebie, a one są poprzyporządkowane, tak? Czy że się ten żagiel już dobrze składa, rozciąga na tym. Także to jest po prostu techniczne pojęcie. No, ja bym jakoś próbował jednak uzasadnić, że gdzieś znajdziemy różnicę w nim pojęciu. Być może mówi, że jest to dodatkowa relacja też meteorologiczna, a nie tylko, że jest to relacja, która następuje od jednego do wielu, ale nie chciałbym, żeby nasza dyskusja w całości się poświęciła temu tematowi, bo ogólnie, jeszcze zostając nawet przy takich podstawowych warunkach uniwersalności, no to rozumiem, że jakby ta intuicja konstytuowania bycia częścią jest ważną intuicją, ale wydaje mi się, że jest też inna intuicja, która jest równie istotna, która mówi o jakiejś niesamodzielności uniwersalium wobec rzeczy, czy własności wobec rzeczy, no bo jeżeli gdybyśmy mówili o samym konstytuowaniu, to wydaje mi się, że coś takiego, prawda? Mogą być dwa materialne obiekty, mogą być dwa stoły, które mają wspólną nogę, ale ono noga nie jest uniwersalna w żaden sposób. To była bardzo zła teoria uniwersalium, gdyby wspólna część nakładająca się materialnych obiektów była uniwersalna. I być może jakby intuicja dotycząca tego przykładu jest taka, no, że taki materialny kawałek jak noga nie jest w jakiś sposób niesamodzielny wobec tych obiektów, można by go odciąć, żeby sobie sam doskonale istniał. I czy uważacie, że też jest jakby tutaj, to jest istotny element charakteryzowania tego, czym są uniwersalia, a jeżeli tak, to czy jakby ta niesamodzielność własności jest jakoś asymetryczna, że one własności są bardziej niesamodzielne od obiektów, w których uczestniczą, no bo z drugiej strony można powiedzieć, no tak, powiedzmy, czerwień nie może istnieć bez obiektu, ale obiekt nie może istnieć bez własności, więc może tutaj to asymetria się załamuje. Co sądzicie o jakby takim podejściu do tego? Znaczy ja bym...
Ja sądzę, że... Znaczy tutaj trzeba być ostrożny, jakby... Wydaje mi się, że jest dopuszczalne takie stanowisko, które by mówiło, że uniwersalia mogą być w rzeczach, a mimo to są niezależne od rzeczy. Tak? I gdzieś tam... Przecież coś... to do części. No, czy... no, dobre pytanie. No, no tak, własności to mają być niesamodzielne części. No, nie, nie wiem, w każdym razie gdzieś coś takiego się przejawia. Tak? To na przykład jest Morland, jest taki jeden z dziesiątku autorów, którzy piszą o uniwersaliach. I on sobie sugeruje, że właśnie, żeby nie przyzwyczajać się do myślenia, że to, co nie utożsamia ze sobą te niezależności uniwersaliów i zależności uniwersaliów od bycia w rzeczach i bycia poza rzeczami, prawda? Tylko tyle. Tam jest, to jest subtelne i ja nie jestem pewien, czy ma rację, tak? Ale jakby, wydaje mi się, to nie jest, to nie byłby, tego bym nie włączał, tak? Ale to jest na pewno też rzecz do dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o to asymetrię, to wydaje się, że właśnie z tego punktu, no to jest problem Ramseya, tak? Młody, genialny filozof brytyjski, który tam zmarł, jak miał 20 parę lat i wymyślił mnóstwo różnych ciekawych argumentów, między innymi ten, że nie ma różnicy między indywidualami a własnościami, tak jak zwykle się twierdzi, ponieważ oczywiście własności potrzebują indywiduów, ale przecież indywidua też potrzebują własności. Co teraz, prawda? Jest jakby symetryczne. No i teraz wydaje mi się, że mamy dostatecznie dobrą, taką drobnoziarnistą teorię zależności ontologicznej, gdzie tam są sztywne, niesztywne, tam jakieś wzajemne, jednostronne, to chyba coś tu można zrobić. Tak? Znaczy pokazać, że indywiduum potrzebuje jakiejś własności i jest nieszczytnie zależny od swojej własności, a czyli musimy zostać tropistami. Musimy zostać tropistami i powiedzieć wtedy, że okej, okay, ale własności są indywidualne, wymagają tego oto przedmiotu. Tak. W tym sensie to mógłby być argument, tak, rozwiązanie zagadki Ramseya, symetryczności między rzeczami a własnościami, to mógł być argument na rzecz to. Ja myślę, że to znaczy ta intuicja niesamodzielności własności, to ona jest taka, powiedzmy, dwojaka. To znaczy znaczy czasami jak się mówi o tej niesamodzielności, to się myśli, że znaczy myśli się o tym, że coś, co jest takie właśnie w ten sposób niesamodzielne, to nie może istnieć bez tego drugiego, tak? Wobec którego jest niesamodzielne. Ale czasem to jest taka intuicja, która wiąże się z tym, co Frege nazywał nienasycenie, tak? Że funkcje, czyli no, własności to były też u Frege'ego funkcje, tak to co opowiadało predykatom, tak czy relacjom, to one muszą mieć te właśnie te argumenty, czyli one tak jakby czekają, taka funkcja jak śpi, to ona tak czeka na ten przedmiot, tak? I dopiero jak ten przedmiot, że tak powiem, dostanie, to ona się staje przedmiotem, staje się prawdą albo fałszem. Albo że Jan śpi, no jak Jan śpi, to będzie to prawda, a jak nie, Jan nie śpi, to będzie to fałsz. I teraz tak, to i u Frege'ego to te funkcje, no to też są takie byty, które są w zasadzie niezależne od bytowo, od tych przedmiotów, chyba tak to trzeba interpretować, tak? No w każdym razie na pewno sensy były niezależne, a niektórzy sensy interpretują jako funkcje, no w każdym razie, no ja bym był, no czy jak to u Frege'ego jest, no to może nie będę nawet tam rozstrzygał, ale tam bym się upierał, że są niezależne, natomiast na pewno mogą być niezależne. I teraz, nawet jak takie są, to jednak widzimy, na czym polegałaby ta no jakby to ich nienasycenie, to znaczy, że one w pewnym sensie są zależne od przedmiotu. No mianowicie w tym, że to jest tak jak w tej piosence o tym, no, co Michnikowski śpiewał w kabareciku, bez ciebie będę niepełny jak czegoś ćwierć albo pół, tak? Ta własność taka nienasycona, ona jest taka niepełna. Dlaczego? Ona na przykład nie może działać, tak? Jak ktoś na przykład szlachetny jest, to może szlachetne różne rzeczy robić, tak? Ale szlachetność sama ona nie podziała. Jak nie będzie ludzi szlachetnych, to szlachetność nie podziała. A jak są ludzie szlachetni, to ta szlachetność podziała przez tych ludzi, tak? Czyli są jakieś sposoby do jakby nawet w momencie, kiedy mamy jakąś całą chmarę niezależnych uniwersaliów, to są sposoby, żeby pokazać, że te uniwersalia egzemplifikowane jakieś właśnie takie są pełniejsze, czy mają pełniejszość bytową, czy jak to tam na rynku, na przykład właśnie mogą działać.
Przepraszam, że trochę teraz odbiegnę od tego tematu, o którym rozmawiamy, bo jakby dość szybko zmierzamy się do punktu, w którym mógłbym było oddać głos osobom z sali, a bardzo chciałbym, żeby zanim to zrobimy, żeby tu padło pojęcie konkretnego powszechnika, który jest jednym, sądzę, najciekawszych elementów tej książki. No jak to rozumiem, jakby sam zauważył, że problem uniwersaliów jako bytów wspólnych ma takie janusowe oblicze, bo z jednej strony właśnie biel może być wspólna wielu obiektom, ale jeżeli powiedzmy obiekt jest kwadratowy i czerwony, to jest też wspólny tym własnością. A jeżeli mamy, idąc dalej, powiedzmy poszczególne wilki, to dla nich jest jakby wspólny gatunek, do którego one jakoś należą. I ty twierdzisz, że ten jakby druga strona medalu w sporze o uniwersaliach pozwala mówić o jeszcze innym rodzaju uniwersaliów, uniwersaliach konkretnych, które nie są własnościami należącymi do obiektów, ale są jakimiś takimi całościami, do których należą konkretne indywidua, tak jak powiedzmy te, w moim przykładzie, które może są doskonałe, te wilki do gatunku, więc czy moglibyście jakby odpowiedzieć, czym to jest i po co to jest? Jakby się rozwiązuje nam to filozoficzne problemy, dlaczego to jest? Bo jak wiemy, no historycznie, jeszcze w czasach powiedzmy dominacji neochelizmu była to szeroko dyskutowana kategoria bytowa, teraz jakby zanikła, trzeba to jakby przywrócić, żeby coś dodać do współczesnych spotkań. No to jest, no to rzeczywiście, to wydaje mi się, w tym co do tej pory rozmawialiśmy, to jest dyskusja, która się toczy, jest standardowa i dużo rzeczy jest, są argumenty, one się rozwijają. Można tutaj zabrać głos tej dyskusji, natomiast tutaj faktycznie ja próbowałem zrobić coś, jakby przejść troszeczkę dalej, to znaczy wyjść poza takie standardowe dyskusje, które się toczą w filozofii analitycznej i rzeczywiście zaproponować analizę hegelowskiego pojęcia powszechnika. I faktycznie jak w bibliografii to tam się kończą się rzeczy na latach 30. prawda? Gdzieś tam potem czasami ktoś tam o tym pisze, prawda? Ale no standardowo to nie jest koncepcja, którą się znajduje w jakichkolwiek podręcznikach dotyczących problemu uniwersalnego, bo to jest jakby coś tak dziwnego i tak skompromitowanego w tej mitycznej walce analityków i hegelistów na początku XX wieku, że wszyscy o tym zapomnieli, prawda? I więc tutaj ja próbowałem trochę to rewitalizować. To oczywiście jest najsłabszy punkt, który tutaj miłosiernie tylko tak go zaznaczyłeś, to znaczy jak ma się to znaczenie, bo ja twierdzę, że konkretne powszechniki mimo wszystko są powszechnikami, jak to połączyć z tym, że przed chwilą mówiłem, że powszechnik ma być jednością wielości, że w całości naraz występuje, one się trochę różnią pod tym względem, no, ja tam dokonuję karkołomnego, że mówię, że to odwrócenie to jest jakby tak, w takiej strukturze, że należy do tego pojęcia powszechnika, tylko że jest odwrotne, więc jakby w tym sensie to jest coś innego niż powiedzmy zbiór albo całość meteorologiczna. No to te rzeczy, no tu przyznaję, to jest miejsce, które jest słabe, to znaczy można to łatwo zaatakować, ale nawet gdyby ustąpić, to i tak pozostaje tam analiza konkretnego poprzednika. To jest, ja przypomnę, to jest anegdota, na którą natrafiłem i która zawsze powtarzać, to jest świętej pamięci Andrzej Leper, tak? Kiedyś tam powiedział, że ten dziennikarz go spytał o, cytuję go z Super Expressu, tak? To jest być może jedyny artykuł Super Expressu cytowany w pracach filozoficznych, gdzie spytali Lepera tam jakieś szczegóły, tam programu samobrano, powiedział, że ja nie wiem, ja znam tylko konkrety ogólne, prawda? I został bez miłosierdzia tam wykwiony, prawda, że nie wie co mówi, że to są, jak może, konkret ogólny, to się nie trzyma. No jest właśnie, tak? To jest często, miał rację, tak? Znaczy mogą być konkrety ogólne, ale oczywiście ten śmiech na sali, który, no to jest typowa reakcja, prawda? Jak się mówi o konkretnym uniwersalnym, to jest na tym, zaraz, coś się pomyliło, tak? To jest niemożliwe, przecież konkretne to są indywidua, a abstrakcyjne to jest ogólne, prawda? Więc jakby nie ukrywam, że bardziej mi zależało w tej części książki, bardziej mi zależało na takim geście interpretacji zapomnianej teorii, niż na znalezieniu dla niej jakichś dobrych zastosowań dzisiaj. Prawda? W tym sensie to jest bardziej taka praca hermeneutyczna dotycząca tego, o co tam mogło chodzić, co my możemy na ten temat powiedzieć dzisiaj, mając do dyspozycji instrumentarium filozofii analitycznej współczesnej, które jest bardzo bogate i bardzo odpowiednie do tego typu badań. Natomiast mniej tutaj chodziło mi,
W tym sensie to wyjaśnia jeden ze znaczących sposobów rozumienia ogólności, być może taki, który czasami nawet dominował, a czasami gdzieś w ukryciu był, tylko nie był dobrze odróżniany od ogólności abstrakcyjnej. Bardziej mi zależało na tym, żeby wyjaśnić, pokazać, co to może znaczyć. Mniej na takim argumentacyjnym pokazaniu, do czego to się może przydać. W tym sensie to jest, powiedzmy, bardziej taka praca rekonstrukcyjna, tak? niż jakby argumentacyjna, do czego to się może przydać. Aczkolwiek tam okazuje się, że na przykład coś bardzo podobnego jest używane właśnie w filozofii biologii. Tak? Jest koncepcja, jest wielkie pytanie w filozofii biologii, czym jest gatunek biologiczny. I na to różne pomysły, ale jedną z nich takich, i to nawet ci autorzy dostrzegają, że to kiedyś hegeliści mówili, że to jest wizja właśnie gatunek jako indywiduum. Tak? Podobnie jak mrowisko, jak organizm jest całością, systematyczną całością zbudowaną z komórek, tak samo możemy spojrzeć na mrowisko jako na jeden byt, który ma podzielone komórki, mrówki, które chodzą w różne strony, i na cały gatunek jako na jeden byt, którego jak gdyby komórkami są poszczególne indywidua. No to jest coś, wiecie, jak hipoteza Gai i tam tego typu rzeczy. Natomiast to generalnie jest dyskutowane i miało swoje 5 minut filozofii biologii jako bardzo takie, no to indywidua są zmienne, tak? Więc gatunki też są zmienne, to pasuje do teorii ewolucji, więc to jakby miało tam jakieś zastosowania. Być może, tak? Ja bardziej byłem zainteresowany tym, że wreszcie możemy zrozumieć, o co chodzi w nauce logiki Hegla, tak? Że tam można zobaczyć, że tam jest coś, że to pasuje, tak? Oczywiście no, z Heglem to jest jeszcze gorzej niż z Platonem, tak? Znaczy za każdym razem, co się powie o Heglu, no to znajdzie się tam ktoś, że nie, to w ogóle nie o to chodzi i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jak tak też analizowałem różne próby tak, w literaturze, które próbują, jakby natykają się na te pojęcia wśród komentatorów Hegla, co może znaczyć ten konkretny powszechny, tam są różne próby odpowiedzi, no to często się mówi, że to jest dwuznaczne, że to właśnie tam. No tutaj w tej koncepcji, którą proponuję, to jakoś wszystko pasuje do siebie, tak? Tutaj mam taką satysfakcję, że coś tam się dało zrobić, natomiast tutaj jakby przyznanie, że to jest w tym sensie to jest słabsze, ponieważ nie ma tutaj tego, jakby nie wykazuje korzyści eksploracyjnych. Do czego to może służyć? Oprócz takiego no, jakby ogólnego wyjaśnienia, że to jest, mamy gdzieś takie sytuacje, w których to się może przydać i ewentualnie ma się w związku biologii. Natomiast faktycznie to jest, raczej chodzi o tą rekonstrukcję. No ja to mam takie wrażenie, że to jakby jest właściwie jedyny sens, jaki mogę temu nadać, to jest taki, że to jest takie mereologiczne, powiedzmy, redukcja, czy próba redukcji. Ona oczywiście jest, no, z wielu względów, w takiej formie tam, powiedzmy, prostej, mereologicznej, skazana na niepowodzenie próba redukcji właśnie tego mówienia o własnościach. No, ze względu na to, że, znaczy po pierwsze, ona dziedziczy wszystkie, bo mereologia jest słabsza od teorii zbiorów, tak? I ona dziedziczy wszystkie trudności teorii zbiorów, czyli na przykład takie zbiory, które mamy, nie wiem, nerkowce i sercowce, tak? To znaczy, że wszystkie zwierzęta, które mają serce, to mają nerki, tak? To okazuje się, że jeśli chcemy zastąpić własności zbiorami, to okazuje się, że posiadanie nerek to jest to samo, co posiadanie serca, tak? To jest jeden punkt, tak? I z tego można ewentualnie jedno wybrnąć, wprowadzając światy możliwe, tak? I wtedy tam tego, no ale to mamy już całe uniwersum światu możliwe. A mereologia jest jeszcze gorsza, bo oczywiście na przykład zbiór armii to nie jest tym samym, co zbiór żołnierzy, ale całość mereologiczna armii to jest tym samym, co całość mereologiczna zbiór żołnierzy. Zresztą mało tego, że posiadanie serca okazuje się posiadanie nerek, to jeszcze bycie armią i bycie żołnierzem się okazuje tym samym, a to już jest nie takie mało przyjemne. Więc to by trzeba do tej teorii wprowadzić bardzo wiele różnych takich fikuśnych elementów, tak? Trzeba by stworzyć jakąś mereologię bardzo nieklasyczną, no, coś tam porobić, żeby to wszystko odtworzyć, ale to wtedy mam wrażenie, że to nie byłoby ani proste, ani eleganckie. Ale dwie poprawki bym dodał, bo rzeczywiście czasami się tak sprowadza tą koncepcję konkretnego poprzednika właśnie do jakiejś postaci tam teorii kawałka, czy tam właśnie nominalizmu biologicznego. Ale ja mam prowadzić dwie poprawki, dwa uściślenia. Po pierwsze, to tak samo jak, bo tam jest analogia jest taka, że powszechnik to jest tak jak rzecz. Tak?
I tak samo jak rzecz nie jest po prostu sumą własności, ale jest sumą własności, które są wzajemnie zależne egzystencjalnie, tak samo konkretny powszechnik to byłaby nie tyle zbiór neurologiczny rzeczy, ale łącznie z tymi niesamodzielnościami ontologicznymi między nimi. Tak? Znaczy, że to nie są, to nie jest dowolne, to nie jest dowolny dowolna całość tworzona konkretnego rzeczy, tylko te, które oprócz tego, że są całościami, jeszcze są powiązane z zależnościami egzystencjalnymi. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, chyba to musi tak być i tutaj, że to nie działa, konkretny powszechnik nie ma konkretnego powszechnika zieleń, albo biel, albo mądrość i wyłącznie to są rodzaje substancjalne, tak? Czyli złoto, woda, człowiek, wilk, prawda? To będą, to są jakby tylko dla substancjalnych. I to nawet u Hegla widać, tak? Że to by było bardzo jakąś taką całą rodzinę relacji prowadzić, które by generowały te jakby relacje tych, na przykład tak jakbyśmy takie najprostsze całości mereologiczne mogli budować za pomocą relacji podobieństwa, wszystkie rzeczy podobne, na przykład biały stanowiły tak i tak dalej, ale wiadomo, że to nie działa, bo wszystko jest ze wszystkim pod jakimś względem podobne, no to tu byśmy musieli od diabła i ciut różnych relacji wprowadzić. Na przykład relacja odpowiedniości gatunku biologicznego, relacja odpowiedniości, nie wiem, orientacji seksualnej, relacja odpowiedniości tam, nie wiem, wyznawanej religii, relacja odpowiedniości i wtedy byśmy mogli tworzyć sobie takie relacje odpowiedniości, na przykład bycia człowiekiem, nie wiem, pełnienia funkcji żołnierza i pełnienia funkcji armii, trzeba być różne relacje, wtedy moglibyśmy te całości odróżnić, to, że wtedy byśmy mieli w zamian za całe mrowie własności, to byśmy mieli całe mrowie tych relacji, a relacje to są takie własności, tylko że trochę bardziej skomplikowane, bo mają dwa miejsca puste zamiast jednego miejsca pustego. Okej. Jeszcze raz, zamiast wchodzić tak do polemiki, odwołać do tego, że do charakteru tego zdania, że tutaj raczej chodzi o jakby rozszerzenie tego pola przez tą ignorowaną koncepcję, raczej życzliwie, niż prawda, żeby tam wykazywać trudności. Aczkolwiek jest jedna rzecz tam, która mi się wydaje jakby taką, że to spina wszystko, to znaczy historia teorii tropów, tu mówię o Donaldzie Williamsie, który wprowadził termin trop, ale jego takim szlachetnym przed prekursorem był jakiś George Stout. To był taki brytyjski, drugi szereg tam tych filozofów, bardzo wpływowy, ważny filozof, który zresztą na emeryturę wyjechał do Australii i tam zaszczepił. Brentanista, który tam czytał Twardowskiego na przykład też. I w każdym razie, i ten Stout, jak się czyta jego rzecz, jak czyta jego pracę, to on był, zwłaszcza w młodości, był bardzo pod wpływem teorii konkretnych uniwersaliów, którą interpretował tam w swoisty sposób, ale w taki sposób, że łączyła mu się z indywidualnymi własnościami. Więc jakby jest taka... Zresztą u Brentana to też są takie próby takiego mereologicznego rozumienia. Tak, zresztą to powołuje się na któryś z swoich prac, która tam to analizowała, to też jest bardzo ciekawe, ale Brentano to jest, prawda, mnóstwo zwrotów akcji w ciągu życia, prawda, więc tam trudno coś trwale ustalić. Ale wracam do tego, tak, że być może jakby historycznie można by pokazać taką ciągłość tego pojęcia tropu, które dzisiaj zrobiło zawrotu kariery, jako właśnie nominalistyczna kategoria, bardzo atomistyczna, taka, która jest kategoria najbardziej takiego ulotnego bytu, który ma być fundamentem dla wszystkiego innego, że być może nawet nie tylko, że ona jest kompatybilna z tą koncepcją konkretnym uniwersalnym, ale może genetycznie ona z niej wyszła. Tak? Przy czym od razu tam już u Williamsa to już nie ma w ogóle śladu po tym neohygglizmie, ale być może dałoby się uzasadnić taką drogę właśnie migracji pojęć, które one wyszły, że to pojęcie tropu gdzieś tam idzie od Stouta, a Stout był pod wpływem, no tam próbował się odróżnić, ale to wszyscy byli wtedy, prawda, w tym kontekście brytyjskiego neohygglizmu, przezwyciężania go, czy tam krytykowania, czy kontynuacji. Więc jakby to też jest taka teza, która gdzieś tam, zresztą nie moja, bo to profesor Szymura na wszystkich takiego mówił i ja skromny uczeń chciałem po prostu to sprawdzić, czy tak jest i jakoś to uzasadnić. Wydaje mi się, że ten moment, kiedy możemy prosić o pytania od Państwa, proszę się zgłaszać. Czy ta dyskusja jest otwarta na argumentację teologiczną? Zobaczymy.
być, że może jest tak, że realizm uniwersaliów się broni jako postulat eschatologiczny. To znaczy, możemy wyobrazić sobie pewien proces odwróconej chronologii opowieści o wieży Babel, gdzie zaczynamy od historycznie plemiennych różnych języków, coraz bardziej się organizujących pojęć. Szanujemy się wzajemnie, pochylamy się nad własnymi fikołkami językowymi i gdzieś u końca tego procesu, zapewne ze względu na skalę złożoności obliczeniowej, nie bez pomocy sztucznej inteligencji, może docelowo osiągamy uniwersalność, której właśnie, która nie tyle jest przypisana do tych rzeczy, co jest przypisana do naszej kultury, którą wytworzyliśmy pomiędzy sobą. Czyli miarą tej uniwersalności byłby ten nasz wzajemny szacunek, który sobie, dzięki któremu wytworzyliśmy język rzeczywiście wspólny i kulturę rzeczywiście wspólną, czyli uniwersalną. Znaczy ja myślę, to są, znaczy trochę, można powiedzieć tak, trochę jest ciekawej perspektywy teologicznej w sporach uniwersalia, to znaczy credo odmawianym co niedzielę jest termin współistotny, który jest jako żywo, dokładnie tam chodzi o realizm jest uniwersalny, prawda? I tutaj można wskazać bardzo ciekawe, bardzo fajnie, że właśnie cała dogmatyka chrześcijańska była tworzona za pomocą pojęć greckich, które implikowały realizm jest uniwersalny najprawdopodobniej, prawda? I w tym sensie to jest super dziedzina, w której można teraz dużo ciekawych rzeczy znaleźć. Natomiast trochę jakby odbiegając piłeczkę, powiedziałem, że oto do czego prowadzi definiowanie uniwersaliów przez język, tak? Bo jakby wtedy jest, jakby dochodzimy do splecenia tego problemu ściśle ontologicznego, który jest bardzo skromny pod wieloma względami, tak? Dotyczy powtarzalności, własności, podobieństwa i tego typu rzeczy. Ja jakby mam zawsze trudność z dostrzeżeniem jakichś takich przeogarniających potem dalszych implikacje, na przykład dotyczące właśnie komunikacji, czy uniwersalizmu, czy uniwersaliów kulturowych, prawda? Wydaje mi się, że takich prostych przejść tutaj nie ma. I w tym sensie jakby nie sądzę, żeby to, znaczy nie umiałbym nadać interpretacji temu, co mówisz, prawda? Interpretacji takiej, która by łączyła się z tymi dyskusjami, które tutaj są. Chodzi mi o ten przeskok pomiędzy powtarzalnością a uniwersalnością. Czy przypadkiem on nie może być czymś konkretnym wyłącznie w tej perspektywie eschatologicznej, ale bardzo namacalnej, bardzo takiej ciągłej, jeśli chodzi o proces historyczny. To jeszcze żeby uwidocznić ten proces. Zakładamy. Ale przepraszam, próbuję też inne pytania, to może gdybyś Arkadiuszu. Chyba, że pan głos właśnie. Będziemy mogli. Ja myślę, że to jest inny problem, że to, czy pan mówi, to jest problem budowania jednolitej teorii świata i nie wiem, i współżycia ze sobą. Tylko tak? Czy nie takie założenie stało za stanowiskiem realizmu w sporze uniwersalia? To było takie założenie, że no, powiedzmy, że rzeczy... Nie w sensie świadomym, ale w sensie mentalnym. Nie sądzę. Że założenie było takie, że rzeczy, które są podobne, mają coś wspólnego, tak? I to niezależnie od tego, czy my w ogóle ze sobą gadamy, czy nie gadamy, tak? Jak jeśli nie będziemy ze sobą gadać i wojny prowadzić, to na kwestię tego, czy istnieją uniwersalia, czy nie, to nie ma to najmniejszego znaczenia w tym znaczeniu, o którym my tutaj mówimy. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest ciekawy problem i on jest heglowski też, bo to też była idea Hegla, że gdzieś to kiedyś do jakiegoś takiego, znaczy zależnie jak interpretować, bo w jednej interpretacji, że dochodzi do jakiegoś takiego końca historii, a w drugiej interpretacji, że to się koło zamyka i znów się tam pojęcie bytu dzieli ze względu na sprzeczność i się tam rozwija ten cały łańcuch znowu, tak? Ale generalnie no, są takie koncepcje na przykład ten pragmatysta Persa, tak? Ta koncepcja no, idealnego społeczeństwa uczonych, dzięki któremu tylko w ogóle jest możliwe pojęcie prawdy u Persa, tak? Czy prawda w ogóle fundamentalne pojęcie jest możliwe tylko w odniesieniu do jakiegoś hipotetycznego teologicznie gdzieś tam jakoś
przepisanego, idealnego społeczeństwa uczonych, no, które też tak trzeba sobie wyobrazić, jako takie właśnie zniesienie wszystkich różnic, jakieś takie idealne społeczeństwo komunistyczne może, czy nie wiem jakie, gdzie wszyscy są pogodzeni ze wszystkimi, bo po prostu nie mają powodu, żeby w konflikty wchodzić. Ale to jest ciekawy problem, no właśnie z różnych względów, ale akurat mi się wydaje, że nie z punktu widzenia tego problemu uniwersaliów w tym sformułowaniu, w którym my tutaj... W pewnym sensie ono jest mniej ciekawe, ponieważ jest bardzo wyróżniony jak fragment, ale też jest bardziej ciekawe, tak? Bo jakby to jest bardziej fundamentalne. Tak? Cokolwiek się dzieje z kwestiami tymi, to jakby, no kurczę, ciągle nie wiemy, jak to jest, czy jest podobieństwo, czy identyczne, prawda? Myślę, że to będzie, jeśli mogę, bardzo bym prosił, bo chciałbym dać kolejną sobie szansę, bo będzie zaraz skończył się czas. Pana rozumiesz. Nie ma kontakt, tak? Tutaj mam taką uwagę dotyczącą książki, bo w zasadzie jest pominięty nominalizm, który Armstrong nazwał nominalizmem strusim, a wydaje mi się, że jednak jest to pogląd bardziej warty rozważenia, ponieważ w zasadzie jakie mamy zarzuty wobec nominalizmu strusiego? Pierwszy to jest ten słynny zarzut z nieprzekładalnością zdań, typu czerwień jest kolorem, ale ten zarzut by dotyczył różnych innych poglądów, nawet realizmu Armstronga, ponieważ nie uznają takich własności, tylko uznają pewne własności fundamentalne. Znaczy czerwień może uznaje, ale nie uznaje wszystkich własności, które chcielibyśmy przekładać. Drugi zarzut to jest taki, że uciekamy przed wyjaśnieniem jedności w wielości. No i później rzeczywiście nawet później Armstrong rzeczywiście zwrócił uwagę na to, że za szybko skrytykował ten nominalizm strusi i oczywiście nadal nie przyjął, bo tam była ta dyskusja z Davidem i Armstrong wciąż utrzymuje, że nominalizm strusi to jest zły pogląd i z tego co pamiętam jego argument był taki, że jeśli już mamy jakieś wyjaśnienie jednego w wielości, to czemu się nim nie posługiwać, a zamiast tego mówić, że fakty posiadania własności są fundamentalne. Ale wydaje mi się, że jest to, że postulowanie uniwersalów w celu wyjaśnienia podobieństw i innych faktów jedności i wielości, to jest postulowanie obiektów, o których wiemy tylko tyle, że mają wyjaśnić nam tą jedność wielości. Dlatego właśnie nie wiem, czy nominalizm w strusie nie jest jednak poglądem wartym rozważenia. Jasne, prawda? Na pewno, no ja może tak szumnie zareklamowałem, że to jest książka uniwersalia, prawda? Nie, to jest jakby o pewnej dyskusji, która tam jest, prawda? To nie jest, to nie masz katalogu stanowisk w kwestii uniwersalium, które bym po kolei analizował, dlaczego tak, a dlaczego nie. Jakby dla mnie, no i w tym sensie, jakby oczywiście, ty mówisz o Quine, prawda, na przykład często, że no, a przecież Kotarwiński tam, że nie trzeba żadnych własności, prawda, jakby, często jest, prawda, argument zawsze w tych murach, prawda, że coś takiego się pojawia, jakby no, jasne, prawda, wydaje mi się, że jakby prywatnie mówiąc, tak, jakby to jakby to nie, chociaż jest to argumentacja na rzecz własności, także uprawdziwiaczowa, tak? Że potrzebujemy najmniejszej porcji bytu, która nam umożliwi mówienie o zmianie rzeczy, no a to nie cała rzecz się zmienia, tylko pewne cosie w rzeczach, czyli własności, prawda? W tym sensie no, jest minimalna taka argumentacja, która by miała pokazywać, że to nie wystarczy mówienie o tym, że przestają się stosować pojęcia do jakiejś rzeczy, albo że nie wiem, że to jest pierwotna prawdziwość lub fałszywość, że to jest nasze pojęcie. Tak ja rozumiem sobie dokładnie. Także nie ma tutaj zbyt wiele na ten temat, ale sądzę, że mamy powody, żeby sądzić, że to jest stanowisko, które może i głębiej niż Quine i Kotarwiński. Można i dalsze ciekawe rzeczy. W tym sensie jakby, a to oczywiście też dyskusja na temat tego, bardzo już taka wrażliwa na metodologię, tak, kto co uznaje za dobre wyjaśnienie, tak? Jakby, ja sądzę, że powołanie się na własności, czy to indywidualne, czy ogólne, jest lepszym wyjaśnieniem, a ktoś powie, że to nie jest wyjaśnienie, bo to jest powołane tylko do tego, żeby... Prawda? I tutaj, no jakby ten spór trwa już od dawna, prawda, i jakby nie... Ja stoję po tej drugiej stronie, po prostu, nie? Tutaj mam jakieś argumenty, ale wiem, że
one też są zawsze obarczone właśnie tym, że druga strona może nie rozpoznawać ich jako dobre argumenty. Tutaj, no to jest stan filozofii. No w zasadzie ten argument sprawdziwiacza rzeczywiście byłby najlepszym argumentem przeciwko, ponieważ nawet jeśli to wyjaśnienie jest takie, że tylko funkcjonalnie wiemy, że wyjaśnia, to wtedy... To mimo wszystko wiemy, że jest jakiś byt, który jest uprawdziwiaczem. Czy ty, Artem, już możesz coś? No ja bym tak powiedział, tak, no cóż, ta teoria, no, ten struś nominalizm, to on się jakby, powiedzmy, sprowadza do tego, że te stosowalność bądź niestosowalność słów do rzeczy traktujemy jako rzecz jako pierwotną, tak, i nie szukamy tego właśnie rozwiązania w strukturze rzeczy. I żeby to działało, to trzeba to rozwinąć tak, no, w sposób trochę bardziej, no, poczyzolmować trochę, jak to się mówi, tak? Czyli to rozwinąć w detalach. I taka, no, rozwinięcie tej teorii do jakiejś takiej, no, pi razy drzwi działającej, to na przykład można znaleźć u Sellersa, tak? I Sellers akurat się w jakimś tam sensie opiera na tej teorii behawiorystycznej Quine'a, więc to jest dobre. I to można sobie, jak się przejrzy Sellersa, zobaczyć, jakie to jest skomplikowane, jak to się rozwinie, tak? To czego wychodzi taki konceptualizm behawiorystyczny, który jest bardzo skomplikowany. I poza tym i trzeba się później zastanowić, czy to działa. Moim zdaniem to nie działa, tak? Ponieważ to jakby ta cała behawiorystyczna teoria języka Quine'a, ona po prostu nie działa, tak? Ona jakby udaje, że wyjaśnia coś, a de facto zakłada, to znaczy zakłada pewną rudymentarną intencjonalność, tak? Na przykład to, że dziecko, które się uczy, jest w stanie rozpoznać reakcje, na przykład takie, które go tam popychają, to znaczy w tej dresurze behawioralnej go tam, no powiedzmy, czy je to dziecko popychają do tego, żeby mama mówić w obecności mamy, a nie w obecności taty, tak? Więc Quine to tam, powiedzmy, on się przemyka nad tymi problematycznymi, więc moim zdaniem to jakby z pewnych fundamentalnych powodów to nie ma prawa działać, tak? I tyle, to znaczy, że te... Natomiast jakby samo ćwiczenie w zrozumieniu i rozwijaniu tej teorii to jest bardzo kształcące, bo to jest fascynująca teoria, to znaczy Sellers jest absolutnie fascynująca. Także Sellers nominalizm. Chciałbym sprawdzić, czy może ktoś, są jeszcze jakieś inne pytania za nim. Czy ktoś chciałby jeszcze coś zapytać? Ja przejdziemy do quotations. W takim razie może krótki follow-up od pana i od Konrada i będziemy zapytać. Pan wspominał o hipotetycznej perspektywie pragmatystów, zresztą wydaje mi się, że pragmatyzm bardzo jest zakorzeniony w nominalizmie, w sensie mentalnym. O tyle to pytanie moje było zasadne o perspektywę teologiczną, że w perspektywie teologii chrześcijańskiej mamy do czynienia z logosem konkretnym, czyli z pewnym ideałem sensu doskonałego, ukonkretnionym. I na dodatek nazywamy go alfą i omegą, czyli tym, od którego się pewien proces rozpoczyna i na którym w sensie doskonałej wspólnoty i przenikania się naszych tożsamości ma się ta przygoda zakończyć. Więc o tyle nie jest to problem hipotetyczny, że dla teologii chrześcijańskiej jest to problem konkretny. Ten ideał jest pewnym marzeniem o cielesności przemienionej, może właśnie ubogaconej sztuczną inteligencją i nie wiadomo, czy jeszcze przekraczającym algorytmy biologiczne. Nie wiem, co z algorytmami, nie wiem, co ze sztuczną inteligencją, ale faktycznie być może na to pojęcie konkretnej ogólności. Zresztą ono też... Tam młody Hegel, prawda? On ma sens do wielu eschatologicznych dla chrześcijaństwa. Ale w tym sensie można by to jakoś użyć, prawda, jakby do jakby częstym przykładem na neohegistów, tak? To było... To też ma jakieś inspiracje, tam te wszystkie, jak wiadomo, te wszystkie abstrakcyjne i dziwne pojęcia Hegla późnego, no gdzieś tam są zakorzenione w doświadczeniu takim egzystencjalnym młodego Hegla, który był przejęty, prawda, Ewangelią i to było takie bardzo przeżywane mocno i potem wszystko stało się w kąt, potem czyste pojęcia się zaczęły pojawiać, prawda? I w tym sensie ta konkretna ogólność, to na przykład częstym przykładem jest na przykład teologia Kościoła świętego Pawła, tak? Że wiele różnych członków, a jeden żywiający duch. I każdy jest inny, ale razem to tworzy jedno ciało. I w tym sensie to jedno ciało jest czymś konkretnym, nie jest czymś abstrakcyjnym,
Tak nie jest, że wszyscy muszą być według jednego wzorca, tylko każdy jest inny, ale tworzy pewne krzew, czy tam ciało, czy tam organiczne metafory, które są bardzo bliskie temu. Ja teraz mówisz, że coś od Pana, od Kościoła otrzymał, bo nie miał... Tak, ale jakby chodzi o taką jedność, która nie jest wspólnym mianownikiem, tylko jest jakby zawiera wszystkie te, całe to wrzucenie. W tym sensie wydaje mi się, że akurat konkretna ogólność to jest coś, co jakby no, pozwalałoby na wyrażenie niektórych takich intuicji teologicznych, aczkolwiek wydaje mi się, że tam niektórzy teologowie tego wprost używają, tam Urs von Balthasar, na przykład mówi o konkretnym powszechniku, czy tam jak ostatnio natknąłem się René Girard, nawet mówi, że papież jest konkretny powszechnik, ale chyba nie chodzi o to rozumienie, które to heglowskie, które tutaj się pojawia. To jest ciekawe. Wiadomo, to zawsze jest w filozofii pytanie, czy raczej się skupimy na tym głębokiej analizie jakiegoś problemu, tak? Czy będziemy od razu widzieli związki z tym wszystkim innym, tak? Jakby, to jest pytanie, czy chcemy go nie filozofować. Więc jakby, czasami jakby taka postawa, że skupimy się na tym jednym drobnym, prawda, i trochę wstrzymujemy te wszystkie ekspansje, jakby skojarzenia, tak? Wydaje się to jest dobre, tak? To pozwala głębiej zobaczyć tą drobną rzecz, to być może jest też potrzebne, żeby ewentualnie potem odbudować te jakieś związki policyjne z innymi rzeczami, żeby na podstawie tej analizy tego fragmentu. W tym sensie to jest jakby, mimo że to jest o konkretnych powszechnikach i rozmawialiśmy o dzieciach i strusiach i tutaj na no to jednak jest bardzo, bardzo skupione na takim problemie właśnie czysto analitycznym. Tak, i analitycznym, tak. Może daję jeszcze Pana do wypowiedzi? Chciałem się odnieść do tego, co powiedział profesor Grudziński, bo ja się zgadzam w zasadzie z tym, że nominalizm predykatywny czy metajęzykowy, jak u Selaksa, no nie jest dobrym rozwiązaniem. Mówiłem jednak o stanowisku, które Armstrong nazwał nominalizmem strusim, czyli stanowiskiem głoszącym, że po prostu to, że mamy podobieństwo, czy to, że Pan posiada jakąś własność P, jest faktem już nieredukowanym, który i według zwolenników tego stanowiska, no jest ich kilku tylko, wiadomo, to jest po prostu nie jest żadne uciekanie od wyjaśnienia, tylko po prostu unikanie wyjaśnień własnych. A jeszcze chciałem się odnieść tutaj do argumentacji Pawła Słupka-Biacza. Wydaje się tak, że rzeczywiście argument Słupka-Biacza jest dobry, o ile przyjmiemy tezę, że dla każdego zdania typu a posiada własność P, a posiada własność Y, potrzebujemy innego uprawdziwiacza, ale być może można jednak tą zasadę, tej zasady nie przyjmować, jeśli się okaże na przykład, że sam realizm tak naprawdę no, niewiele wyjaśnia, tylko jest pozornym wyjaśnieniem. Być może jest warto się zastanowić, nie rozstrzygam tego teraz, znaczy, ale warto się... Nie, to jakby dwie uwagi. Tak? Po pierwsze, wydaje mi się to jakby bez emocji, tak? Każdy ma prawo zagrać kartę o pojęcie pierwotne, prawda? W tej grze ontologicznej i wszyscy to robią gdzieś, prawda? W którymś momencie mówią, no tu już mamy pojęcie, które dalej nie kopię, prawda? Traktuję. Natomiast co robi Quine? Pierwszą kartę rzuci, powiedział pojęcie pierwotne i to jest takie konsternujące, tak? Że jakby coś tu jest nie tak. Nie wolno tak robić, prawda? Nie w pierwszym kroku. I w tym sensie jakby ja przyznaję rację Quine'owi, że mógł to zrobić, natomiast rozumiem oburzenie i ten właśnie to, że to jest struś, prawda, że to jest w ogóle ucieczka przed problemem, że tak się nie wolno tak na samym początku już powiedzieć, że jest coś pierwotne, to też rozumiem i sympatyzuję raczej z tym drugim. Aczkolwiek przyznajmy szczerze, każdy z nas ma tą kartę i każdy w razie czy później z niej korzysta, tak? Tylko pytanie jest, kiedy to zrobimy. Natomiast wydaje mi się, że jednak też nie zarysowałem tego dokładnie, tak? Ale odwołanie się do teorii uprawdziwiania pokazuje, że my potrzebujemy czegoś bardziej drobnozjawiskiego niż rzeczy. Rzeczy to jest trochę za dużo, tak? Że oczywiście może być tak, że te dwa zdania mają różne uprawdziwiacze, ale to bym był raczej skłonny powiedzieć na przykład zdanie A jest trójkątem i A jest trójbokiem wymagają jednego uprawdziwiacza, prawda? Ale nie, że A jest trójkątem i że A jest czerwone, prawda? Tu bym się upierał i to można ładnie pokazać, dlaczego tak mówić, ale że tutaj potrzebujemy odróżnienia czegoś w A, co sprawia, że jest trójkątne i czegoś w A, co sprawia, że jest czerwone. I że to mimo wszystko nie będzie to samo. Tak, to jest jakby szkic tego, dlaczego potrzebujemy otworzyć tę puszkę
Pandory, prawda, czyli otworzyć rzecz otwieraczem i zobaczyć w środku wewnętrzną strukturę. Wydaje mi się, że to musimy zrobić. A ja nawet mówię jeszcze coś więcej. Ja mówię, że własności też trzeba tak otworzyć, prawda? Coś w ogóle jest być może przesadne, prawda? Natomiast sądzę, że biel to jest też coś, co powinniśmy otworzyć i zobaczyć w środku kolorowość, białość, tak? Jako różne momenty jednej własności. Tak? Ingana coś takiego robił tam po swojemu. Wydaje mi się, że to był dobry ruch. I też argumentacja o prawie wieczorem była. Ja to dlatego przywołałem, może to za szybko poszło z tego Sellersa, bo nie dlatego, żebym twierdził, że to od razu bezpośrednio jest jakby prowadzi to znaczy ta sama teza Quine'a. Tylko chodziło mi o to, że po to, no właśnie, żeby, bo cóż, to twierdzi się, że to, że na przykład coś jest, znaczy, że coś, że słowo jest koniem, jest orzekalne, jakimś przedmiocie jest faktem pierwotnym, no to tak jakby trochę coś temu brakuje, tak, no właśnie się pojawia się ten problem u prawdziwiacza, no jak szukamy tych prawdziwiaczy, to pokroimy te rzeczy, no nie na własności i tak dalej, no to tego nie chcą ci nominaliści właśnie radykalni czy strusi. Zresztą to oni mają też pewne argumenty. To nie jest tak, że Quine od razu na początku zagrał tą kartę, tylko jakby to pokazuje się, że jak wprowadzamy te egzemplifikacje i... No, obserwował grę już od dawna, tylko odsuwamy problem, tak? To znowu jakby uznaje za pierwotny fakt, że to jest, że ta egzemplifikacja zachodzi i tak dalej i później mamy egzemplifikację, tak dalej. Więc argument jakiś tam jest. Natomiast w momencie, kiedy no, ktoś... No jakby się jednak zadumamy nad tym, że coś, jakaś podstawa tych orzekań jest, a nie tylko jakaś konwencja, że spotykamy jakąś rzecz i konwencjonalnie jakby ustalamy, że będziemy teraz stosować nazwę koń do tej rzeczy. No jak na podstawie jakiejś stosujemy, no to jeśli ta podstawa nie jest w rzeczy, to ona musi być tkwić, no, w stylu naszego współżycia ze światem, czyli w tej grze językowej, jaką uprawiamy. No i ta podstawa jest jakiś na przykład, no to najbardziej to jest wiarygodne, że w jakichś epistemicznych procedurach uzasadniania i robi się taka właśnie epistemiczna teoria prawdy, właśnie jak u Sellersa, po to, żeby później tam wyjaśnić te kwestie dotyczące tego, że właśnie, że czerwień jest kolorem i że jakieś tam prawdy konieczne będziemy mogli na tej podstawie uzasadniać, no to właśnie trzeba przejść do takiego metajęzykowego. To był taki mój, jakby dlatego od razu przeskoczyłem do tego Sellersa, jakby na takiej zasadzie, że jeśli to rzeczywiście złapiemy za rogi, tak, i będziemy się starali doprowadzić to do wersji używalnej, a nie do takiej czystej deklaracji, że potraktujmy to sobie jako fakty pierwotne, no to w czymś takim lądujemy albo w czymś podobnym, co jest dosyć skomplikowane, ale tak jak mówię, no ja też bardzo jakoś tam cenię Sellersa i nawet jakoś... Nasz czas na panel minął, oczywiście zachęcam do podsumowania dyskusji w kuluarach. Dziękuję wam za udział w dyskusji, dziękuję wam również za udział w panelu i oczywiście zapraszam jutro na dalszy ciąg konferencji.